Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks Dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 17 października 2020 roku. Mamy sobotę, a więc weekend się zaczyna. Pamiętajcie, że ja akurat weekend mam wolny od godziny sobotniej rano. Niestety rodzina wymaga i dlatego widzimy się już w poniedziałek z rana. Na pewno Mike Satoshi będzie miał tutaj jakąś audycję z wieczora, więc zapraszam do niego oczywiście z update'u z soboty, a my widzimy się z takiego skrótu z weekendu w poniedziałek rano. Ja gdzieś tam nagrywam tą audycję około 23, około nawet 1 w nocy, czasami ona wychodzi polskiego czasu, więc musicie się uzbroić w cierpliwość, a się działo, naprawdę się działo dużo w tym tygodniu. Oprócz tego, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, dlatego nagrywam dzisiaj, bo już nagrywamy kolejną audycję na Niedzielne Studio Bithub za tydzień, gdzie będziemy rozmawiać, nie wiem, czy mogę powiedzieć z ekspertem, no nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale na pewno z osobą, która zna się na złocie, bo ekspertów było wiele i niektórzy też się przejechali na ekspertach, czy to projektach nawet podobnie brzmiących z 2018 roku, 2019, eksperti, nie wiem, czy oni jeszcze są, czy nie, ale ekspertów jest wiele. A tutaj w złocie albo o złocie będziemy rozmawiać, a Fenio stanie po drugiej stronie płotu i zada konkretne pytania. Takie, które jeszcze nie były zadawane tym wszystkim ekspertom od złota. Także na pewno ta audycja, wydaje mi się, będzie inna niż inne audycje o złocie, bo Feniks tutaj podpowie, gdzieś tutaj zapyta, gdzieś tam z backhandu zapoda coś ciekawego, żeby ta osoba druga też się wybroniła z tego, więc to będzie ciekawe. A teraz w niedzielę jest trader, którego znacie pewnie, jeżeli jesteście na Telegramie BitHuba, to pewnie go znacie. Nie mylić oczywiście z traderem 21, bo to jeszcze nie jego czas. Może się pojawi w przyszłości, zobaczymy. Też będę miał konkretne pytania. I jeszcze na koniec przed wiadomościami, których nie ma wiele, dlatego dzisiaj taka długa gadka. To jest to, że pytacie, kiedy będzie książka wysłana. Mam przynajmniej 5-7 maili. Kiedy ta książka będzie wysłana, panie Fenio? I odpowiadam oczywiście na te maile, bo do nich mam dostęp. I tutaj akurat jest bezproblemowo, bo to nie jest książka o spekulacji, gdzie w środku znajdziecie czerwoną kropkę. Niektórzy już też mi wysyłali. Coś tam w środku jest, dlatego spis treści możecie sobie sprawdzić, jaki jest oczywiście na wgtp.pl, albo lepiej wpisać cały link w głowie twórcy bitcoina.pl i wtedy zobaczycie, spis treści jest, bo osoby się pytały, czy jest jakiś spis treści. Jest tam, musicie go znaleźć na tej stronie i wtedy się dowiecie więcej oczywiście. I to nie jest kropka, tam będzie 330 chyba 6 stron, na 333 wypowiadam ostatnie słowa w tej książce, także zależało mi na tej liczbie, bo ja lubię 333 czy 69, to są takie liczby, które lubię też przed siódemką, tak, czy 777, ale 369 to są moje takie liczby, można powiedzieć, szaleńców, więc akurat na 333 stronie wypowiadam magiczne słowa, które mogą zaciekawić, które mogą dać do myślenia, ale to już od Was zależy, co tutaj się wydarzy. A jeżeli chodzi o, bo tak obwijam w bawełnę wokoło, książka oczywiście jest już w druku, już tutaj się finalizuje, można powiedzieć, dopiero będzie wysłana za 9 może dni do firmy logistycznej. Ja tam muszę podjechać, podpisać tą książkę dla tych wszystkich, którzy zamówili oczywiście i zaufali Feniksowi i około tak najpóźniej, oscyluje najpóźniej 2 listopada, że będzie ona wysyłana, czyli poniedziałek. Kto mieszka w Polsce, będzie miał na drugi, trzeci dzień, kto mieszka za granicą najpóźniej, tak mi się wydaje. Jeżeli coś będzie się zmieniać, bo pani grafik zauważyła jakiś błąd, to Wam dam znać oczywiście, ale nie wydaje mi się, że coś się zmieni. Dobra, mamy to, przejdźmy do CoinGecko, zobaczmy, co tutaj się dzieje, a więc Bitcoin 11 331 dolarów. W ostatnich 24 godzinach minus 1,6% w dół. No niestety, to co się wydarzyło i z OKEX-em i tutaj inne sprawy zadecydowały o tym, że Bitcoin zanurkował na chwileczkę, ale już mamy w ostatniej godzinie 0,3% w górę i na to pewnie wszyscy czekają, a za to alty sobie nieźle radzą, bo mamy Waves 9,5%, Decret albo Decret, niektórzy wołają 7,7%, Stellar 5,4%, Stellar pewnie po wiadomości na USDC że stablecoin tam się pojawi. Filecoin, mamy już duży spadek, ale w końcu się pojawił. $45. Jaka jest kapitalizacja? $705 milionów. Na 31 miejscu, zobaczcie, pojawił się Filecoin. To nie jest trzecie miejsce, niektórzy przewidywali, a nawet pierwsze przed Bitcoinem. Mamy takowe miejsce, nawet 7 dni, tutaj nie ma skali, bo nie wiemy, co się by wydarzyło. A do tego mamy Ave, który traci 13%, Airwave minus 11,2. Więc na takiej stopie tutaj jesteśmy tych wszystkich projektów. CryptoPotato, wracamy do giełdy OKEX. W tym momencie posiada $2,3 miliarda w bitcoinach. Dane pokazują, że użytkownicy OKEX mają w granicach 200 000 bitcoinów. Daje to sumę 2,3 miliarda. Biorąc pod uwagę obecny kurs spot bitcoinów i stanowi 1,1% krążącej podaży kryptowaluty. To tak jakbyście pytali o statystyki, chociaż generalny dyrektor OKEX Jay Hao zapewnił użytkowników, że ich fundusze są bezpieczne i nie ma powodu do niepokoju. Ogrom powyższego zasobu bitcoinów jest dość niepokojący, zwłaszcza że jest kontrolowany przez jedną organizację. To jest o tym, o czym mówimy od wielu, można powiedzieć, może nie lat, ale miesięcy, gdzie no, twoje klucze to jest twój bitcoin, czyli your keys, your bitcoin. Jeżeli przechowujemy na giełdzie, wtedy to jest to właśnie to niepokojące zdarzenie, bo wtedy my nie mamy, jeżeli coś się dzieje z tą giełdą, dostępu nawet do tych bitcoinów, a nawet nie możemy ich wypłacić, więc tutaj będziemy dalej sprawdzać, czy coś niepokojącego się dzieje na tej giełdzie, a na Twitterze dodałem tweeta na ten temat, bo tonący się brzytwy chwyta. I nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie, akurat w tym wypadku, ale jeśli transakcje i wypłaty OKEX są obecnie wstrzymane na ostatnie 11 godzin podczas dochodzenia, które tam trwa, w jaki sposób OKEX przelał $100 milionów na Binance w ciągu ostatnich 20 minut? To jest zastanawiające. Czy ktoś ma nadal dostęp, albo czy to nie są pieniądze związane z tym? I gdzieś tutaj mamy odpowiedź. Giełda OKEX twierdzi, że adresy wysyłające $960 milionów w bitcoinach do Binance nie należą do nich. Także do kogo? Skoro one są zablokowane, tak? Wszystkie wypłaty. Transakcje zostały wykryte przez duży monitor transakcji Whale Alert, który oznaczył je w mediach społecznościowych i ujawnił, że uważa, że te dwie transakcje to wewnętrzne transfery walutowe. I wskazał, że obecnie bada sytuację. Dobre, dobre. Czyli powiedzmy, za pomocą przyciska Entera jesteśmy w stanie, jeżeli mamy taką giełdę, zablokować wszystkie transakcje. Nie ma problemu. I teraz, jak się tłumaczy z tego giełda, która nadal może wysyłać, jakieś konta nie należą do nich, a są z OKEX-a. Chyba że Whale Alert zrobił byka i to nie należy do nich, tak jak tutaj widzimy. Więc nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę. Czy ktoś ucieka z kapitałem z OKEX-a, czy po prostu to jakiś błąd, na przykład na Whale Alercie. Także musimy poczekać. AMBCrypto, KuCoin odrasza uruchomienie kontraktów terminowych Filecoin z powodu frustracji użytkowników. Tutaj dwie osoby będą negatywnie wypowiadać się, albo dwa podmioty na temat Filecoina. Z powodu dużych wahań na rynku terminowe kontrakty terminowe Filecoin, których uruchomienie zaplanowano na 16 października, zostaną przełożone. Zmieniony czas uruchomienia ma zostać określony, czyli coś tutaj się dzieje z tym Filecoinem. Nawet niektórzy twierdzą, że Filecoin to jest exit scam. Tutaj coś jest ciekawego, bo zawsze podejrzewałem, że projekty od Justina Suna, niektóre mogą tak gdzieś mieć zalążek tego exit scama, a tutaj widzimy, że Justin Sun sugeruje, że Filecoin jest oszustwem wyjściowym w jego ostatniej tyradzie na Twitterze. Wspominał o tym, że natywny token Filecoina kosztuje obecnie $60, po tym jak doszedł do nawet 200. Jak donosi UToday, w pełni rozwodniona wycena Filecoina osiągnęła oszałamiającą wartość, to już mówiliśmy wcześniej, ale widzimy, że Justin Sun jest toksycznie nastawiony do Filecoina. Teraz należy się zastanowić, czy dlatego, że ich nie ma może na Poloniexie jeszcze, albo była taka z jego strony sugestia, że mogą się znaleźć, a może już są, ale wątpię, jeżeli on ma takie zdanie na temat Filecoina. A niektórzy atakują też Justina Suna, czyli dyrektor generalny Shapeshift Eric Voorhees poszedł tak daleko, że porównał Justina Suna do samozwańczego Satoshi'ego Craig'a Wrighta po takiej wypowiedzi. Także będziemy obserwować, co się wydarzy z Filecoinem. Zobaczymy, kto miał rację, czy Justin Sun, czy ktokolwiek inny. Nowy projekt oparty na Ethereum, zobaczmy, o nazwie Zora, zbiera $2 miliony w rundzie dofinansowania, czyli tej pierwszej. Zobaczmy, platforma Zora zbudowana przez zespół odpowiedzialny za projekt Saint Fame ma umożliwić markom modowym i muzykom wprowadzenie produktów w formie tokenizowanej. Marki mogą generować przychody w oparciu o różne wymagania dotyczące produktów, a przedmioty są tokenizowane i sprzedawane na właśnie tej funkcjonalności, wyłaniający się model sprzedaży tokenów, w których wartość tokena rośnie algorytmicznie przy każdym nowym zakupie. Jeżeli będzie on tutaj wprowadzony, to Zora jest nowym projektem i planuje wprowadzenie na rynek 100 marek na samym początku. Nie mylić z byłą walutą w Niemczech. Chodzi o marki modowe. Kontelegraf Bakkt świetnie też wygląda ostatnio. Od 20 września do 20 października mam tutaj wykresy. Wynika to z zauważalnego wzrostu popytu instytucjonalnego na Bitcoinie ze strony spółek publicznych w ostatnich miesiącach. I Bakkt, chyba nie musimy już przypominać, czym to jest, a kiedy rośnie wolumen rynku kontraktów terminowych Bakkt Bitcoin, który fizycznie rozlicza kontrakty Bitcoin, zazwyczaj oznacza to wzrost apetytu instytucji na aktywa cyfrowe. Więc tutaj widzimy, że jest ta pozytywna wiadomość na ten temat. Podobnie jak w przypadku Bakkt, rynek kontraktów terminowych CME Bitcoin również odnotował wzrost otwartego zainteresowania. Od 2 października w tym przypadku mamy po miesięcznym wygaśnięciu za wrzesień otwarte odsetki bitcoinów CME wzrosły z 345 milionów dolarów do 561. Czyli mamy takie zainteresowanie. I teraz będziemy sprawdzać, co się wydarzyło po tym zainteresowaniu. Tydzień później, 2 tygodnie na Bakcie i CME. Czy Bitcoin spadł, czy Bitcoin wzrośnie? To będzie ciekawa funkcjonalność tego wykresu. Bitcoin is Google Finance teraz wymienia Bitcoina na pierwszym miejscu wśród najlepszych walut, uwaga, na rynku Forex. Zauważają, że Bitcoin dojrzewa, nagle staje się szanowanym aktywem rozważanym przez instytucje, fundusze hedgingowe, a nawet korporacje. Kryptowaluta ma wiele podobieństw ze złotem, nadając mu atrybuty towaru, ale działa również dobrze jako waluta. Z tego powodu Google Finance wymienia Bitcoin obok partii najlepszych par walutowych na rynku Forex. Zobaczmy, przed jakimi walutami. Pierwsza w historii kryptowaluta o nazwie Bitcoin jest teraz pierwsza w kolejce przed dolarem, eurofuntem i jenem. I chociaż może się to wydawać niezwykłe, bitcoiny, euro, jen i funty są wymieniane w stosunku do dolara w połowie pary handlowej. Wszyscy oni również handlują między sobą, ale ponieważ dolar jest globalną walutą rezerwową, jego stopa bazowa jest najważniejsza. Ze względu na związek z dolarem, wzorce cenowe aktywów kryptograficznych również podobnie pasują do tych najważniejszych na Forexie. Tutaj mamy tę listę, a nie tylko do S&P 500, jak często wskazuje się w społeczności kryptowalut. A jak kapitalizacja rynkowa kryptowaluty układa się w stosunku do najwyższej kapitalizacji fiat, czyli waluty, zobaczmy, 35 miejsce. Na pierwszym mamy Chiny, na drugim Stany Zjednoczone, euro, Japonia, 5. jest waluta, to jest funt brytyjski oczywiście i dochodzimy do 35 miejsca, a tam jest Bitcoin. CoinDesk wraca do sytuacji z Bitfinexem i mamy Reginalda Fowlera, który może ponownie otworzyć rozmowy z zarzutami w sprawie Crypto Capital. Nie wiemy, co to miałoby oznaczać, ale można tutaj snuć plany, że prawnik jest gotowy na ponowne rozmowy w sprawie ugody. A co oznacza ugoda? To, że będzie współpracował. Prawdopodobnie można powiedzieć, sprzedając też innych, tak? Czy to będzie w planach? Nie wiemy, ale to może być w planach po jakiejś grubej akcji, gdy się aresztuje już parę osób i wtedy wraca się do rozmów, na przykład z głównym podejrzanym, z Bitfinexa i Crypto Capital. I teraz jest pytanie, czy zacznie sypać po prostu, nie? No, sypać to znaczy, że albo już nie ma się czego obawiać, albo nie chodzi zupełnie o to, tylko o zupełnie inną sferę. Nie wiem, czy to łączyć z Europolem, czy nie, ale taka myśl mnie naszła. AMBCrypto, trend dystrybucji Bitcoina nie zawiera tego kluczowego elementu. Jakim kluczowym elemencie my tutaj mówimy dzisiaj? Czyli najpierw mamy statystyki, żeby przejść i wiemy, że ostatnio firmy inwestują mocno i mamy statystyki, ile Bitcoinów jest w posiadaniu osób, giełd, ile jeszcze do wydobycia, ile w Grayscale, ile w MTGOXie, 166 tysięcy tutaj jest, a nie 150. Winklevoss Twins ile mają, Ethereum ile jest teraz zablokowane, fajna naprawdę, warto się zatrzymać i sprawdzić. Team Draper ma na przykład 30 tysięcy bitcoinów, a 11,5, nie, nawet nie, 11,5 bitcoinów jest na Lightning kanałach, czyli tutaj mamy dystrybucję tego wszystkiego. I teraz dochodzenie w tej, albo w tym artykule jest na temat tego, dlaczego te firmy wszystkie wchodzą teraz. I Bitcoin nie ma tylko jednej tezy inwestycyjnej, zauważają, bo niektórzy wchodzą dlatego, że mamy rozbieżności w tezach, dlaczego inwestują w Bitcoina. Na przykład Managed Futures, inwestorzy twierdzą, że BTC jest towarem, inwestorzy alternatywnego wzrostu postrzegają go jako nieskorelowany składnik aktywów wzrostu. Ponadto chociaż fundusze Algo i Quant postrzegają Bitcoin jako narzędzie handlowe, animatorzy rynku używają BTC jako zabezpieczenia, czyli nie ma takiej jednej głównej postawy, dlaczego firmy inwestują w Bitcoina. Chociaż o to, że nie ma jednolitości, tutaj nie możemy się martwić z racji ani z perspektywy. Dziś to tak nawet wtedy, gdy podmioty są rzekomo łączone razem, jak to zrobił Jay Hao, który umieścił MicroStrategy i Square Inc. w tym samym przedziale dla kategorii Bitcoina posiadanych przez gigantów. Czyli nie mamy takiej określonej ramy, dlaczego, albo wspólnej ramy, dlaczego te wszystkie firmy wchodzą, tylko jedni wchodzą, bo jest towarem, inni wchodzą, bo jest zupełnie świetnym projektem, który będzie przypominał złoto w przyszłości lub no, jest taka podaż, a nie inna i 27 milionów ich przykuwa uwagę. I jak autor tego artykułu zauważa, ponieważ te trendy dystrybucyjne nie stanowią żadnego uzasadnienia i mamy brak właściwej identyfikacji, to ma ten właśnie swój efekt uboczny. Nie ma takiego sprecyzowanego jednego punktu, dlaczego byśmy mieli zainwestować w Bitcoina. Na przykład tutaj AMBCrypto tak to tłumaczy. Chociaż to nie jest złe, zauważa, ale fajnie jakby się przydała taka jedna teza. To jest to. Bitcoin, bo na przykład Federalna Rezerwa. A po prostu ci, którzy wchodzą, mają różne perspektywy i zdanie na ten temat. Coinbase otrzymało prawie 2000 żądań danych klientów od rządów w pierwszej połowie 2020 roku. Zobaczmy, czy to jest Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone. Aha. Czyli raport opublikowany w piątek, dokładnie tutaj mamy, ujawnił, że Coinbase otrzymało łącznie 1914 wniosków w pierwszej połowie 2020 roku. Około 90% pochodziło z 3 jurysdykcji: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Mamy gdzieś tutaj Polskę, zobaczmy. Jest 5. O, z Polski też 5 poprosiło o konta. Także też proszą. Same agencje amerykańskie wysłały 1113 wniosków, co stanowi około 60%. Federalne Biuro Śledcze FBI było najbardziej aktywnym organem ścigania w USA. FBI, wysyłając 340 wniosków. Potem mamy Homeland Security Investigation. Lokalne agencje stanowią i powiedzmy DEA, czyli tam, gdzie sprawdzają, że ktoś kryminał miał, bo sprzedawał narkotyki. Odpowiednio 184, 180 i 104 wnioski. Więc widzimy, jak to się tutaj rozgranicza i nadal widzimy, że Coinbase przekazuje te informacje. Czasami te wnioski obejmują nakazy przeszukania, nakazy sądowe i inne formalne procesy. Kiedy te wnioski są ważne zgodnie z przepisami finansowymi i innymi obowiązującymi przepisami, Coinbase ma obowiązek, pamiętajcie, obowiązek odpowiedzieć. Jednak nie wahamy się wycofać, gdy jest to stosowne, nawet jeśli to jest niewygodne lub kosztowne. To jest ciekawe, zobaczcie, 5 w Polsce, a Wielka Brytania ile miała? Jeżeli tutaj, bo też słuchacie z Wielkiej Brytanii, czyli zobaczmy, Niemcy 176, Wielka Brytania 441, Francja 45, Austria 18. AMBCrypto, Ripple, startup zajmujący się kryptowalutą, przekazał $10 milionów pozarządowej organizacji humanitarnej Mercy Corps w celu wzmocnienia integracji finansowej za pomocą aktywów cyfrowych. Ripple ogłosił to podczas drugiego dnia dorocznej konferencji Swell. Firma podała, że darowizna zostanie przekazana w dolarach amerykańskich, a nie w kryptowalutach. Szacun. BitMEX i jej założyciele stają przed kolejnym pozwem dotyczącym prania pieniędzy i manipulacji na rynku. Czyli powód Dmitrij Dolgo, mieszkaniec z Moskwy w Rosji, oskarża wewnętrzny dział handlowy BitMEXa o bezpośredni udział w schematach manipulacji. I to jest na $50 milionów, wyobraźmy sobie, taka sprawa sądowa. Skarga pojawia się 2 tygodnie po tym, jak BitMEX i jego założyciele zostali postawieni zarzutami prawnymi przez Commodity Futures Trading Commission, CFTC i Departament Sprawiedliwości DOJ W osobnym pozwie złożonym w maju portorykańska firma PMA podobnie oskarżyła BitMEX o angażowanie się w ściąganie haraczy, pranie pieniędzy i manipulacje na rynku. Tutaj mamy nowy 188-stronicowy pozew. Twierdzi, że oskarżeni uniknęli znajomości wymagań klienta KYC, czyli regulacji lub przeciwdziałania praniu pieniędzy i zaakceptowali nieograniczone fundusze od kogokolwiek, bez zadawania jednego pytania. Z powodu tego braku nadzoru hakerzy, oszuści podatkowi oraz osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy, przemytnicy, handlarze narkotyków przybyli na BitMEX, zalewając platformę gorącymi pieniędzmi. Piorące pieniądze otworzyli dwa konta wymiany, konto pomocnicze na jednej lub kilku giełdach używane przez BitMEX do obliczenia ceny indeksu, Coinbase Pro, Kraken i Bitstamp oraz konto zwycięzcy na BitMEXie, wyjaśnia pozew, piorący pieniądze. Wszedłby następnie w dużą, lewarowaną pozycję na instrumentach pochodnych na BitMEX i natychmiast wykonałby zlecenia rynkowe z konta pomocniczego z maksymalnym poślizgiem, aby przesunąć cenę indeksu w korzystnym kierunku. Czyli mamy... no... Oto jest podejrzewany BitMEX dzisiaj. Tutaj nie musimy, nie wiem, mieć jakiejś szklanej kuli, że to się nie działo wcześniej. Dolgow twierdzi, że poniósł znaczne szkody w wysokości, która ma zostać udowodniona w procesie, czyli będzie dowodził tego, że stracił, i to jest 50 milionów dolarów, także to nie jest mała suma. Decrypt Tether stablecoin używany jest przez przemytników pieniędzy z kartelu narkotykowego. To są roszczenia z DOJ w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie dokumenty Departamentu Sprawiedliwości utrzymują, że międzynarodowa grupa osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy wykorzystała Tether w ramach spisku mającego na celu rozwój latynoamerykańskich karteli narkotykowych w USA. Data macie 16 październik, więc oskarżyciele 6 o pranie pieniędzy, przekupstwo i inne zarzuty. Grupa ma tutaj albo wykorzystywała Tether do przekupienia urzędników rządowych USA. To jest ciekawe, do przekupienia urzędników. Który rząd był bardziej skorumpowany? Ten, który jest dzisiaj, czy ten, który był wcześniej? To jest ciekawe. Dokumenty złożone 24 września wskazują, że szóstka spędziła ostatnie 12 lat na praniu milionów karteli narkotykowych. Podobno zbierali pieniądze, które inni zarobili ze sprzedaży kokainy, na parkingach, w hotelach, a następnie przenosili je między kontami bankowymi, kasynami i firmami. Mężczyźni zostali zatrzymani, gdy tajny agent specjalny z Drug Enforcement Administration zaproponował kupno paszportów TAO po cenie 150 tysięcy dolarów za sztukę. Agent DEA powiedział, że zna kogoś w rządzie USA, który by to zrobił, gdyby TAO zapłacił z góry 10 tysięcy dolarów. Aby dokonać wypłaty na taką usługę, TAO wysłał Tether o wartości 1000 dolarów, stablecoin z dolarem amerykańskim, na konto drugiego agenta. Zrobił to 4 razy. Zgodnie z aktem oskarżenia, czyli Tether jest tutaj w akcie oskarżenia o, można powiedzieć, wykorzystanie. Nie jest to jakaś duża suma oczywiście, tak? Ale sąd chce, aby oskarżeni stracili co najmniej 30 milionów dolarów. Członkowie rzekomej załogi zajmującej się praniem pieniędzy kryptowalutą oskarżeni o spisek mający na celu m.in. pranie brudnych pieniędzy, przekupstwo, usiłowanie oszustwa, tożsamości i inne przestępstwa. Ok, mamy to. Przejdźmy do polskich youtuberów. FX Max zarabia na sprzedaży gry, w którą zainwestowałeś, gaming, tokeny i crowdfunding pod patronem giełdy papierów wartościowych, portfel Kowalskiego, shitcoina na lewarach, nowe metody finansowania. Dalej mamy CryptoDev, analiza projektu Celsius, Network, jeszcze jest BitHub, czyli udana akcja Europolu w 16 krajach, również Polska, Crypto.com, sprostowanie OKEX, wypłaty. I też mamy CryptoRaport, wszystko co musisz wiedzieć o GamerHash i jeszcze o GamerCoin, zadaj pytanie na żywo. Krypto Kamikadze, dźwignia a likwidacja, instrument pochodny, trading z X groszem, dzienna dawka dyskomfortu, startup, czyli czy potrzebujemy kolejnego Google. Piotr Michalak, Instytut Kryptografii, CC Found, zapraszamy do Andrzeja Jarząbek. Ethereum 2.0 już niedługo, listopad 2020 roku. Widzimy, że też tutaj się dzieje. Piotr Misiurek, Metamask Swap, pełna instrukcja i Curve Aragon na drugiej warstwie. Jurek dodał też analizę techniczną z 15 października 2020, Bitcoin do dolara. Przejdźmy na komentarze. Jurek, czy jest na TradingView? Albo czy pojawił się, czy nie dawał wcześniej? Musicie mi odpowiedzieć, bo ja nie wiem. Muszę powiedzieć, że Jurka poznałem na BitHubie i tam często się udzielał i dlatego miał tam 700, 800, 1000, czasami więcej się zdarzało ludzi, którzy go słuchali, dlatego wydaje mi się, że warto o nim wspominać, bo niektórzy byli zadowoleni w tych komentarzach, więc na takiej zasadzie. Michał Bajdziński, dzięki, super robota. Dziękuję również. Kryptogracz, myślę, że czy nie załadować się w XRP? Chyba idealny czas, żeby odpalił. No, tak kolorowo nie jest. Nie wszyscy uważają, że XRP mógłby być, mając 60% jeszcze w dystrybucji. No też jest takie pytanie, czy na pewno, ale wiemy, że robi największe kroki w stosunku, albo ukłony w stosunku do tych wszystkich instytucji, które miałyby coś podziałać w tym aspekcie. Także zobaczymy. Kryptoaltonius, gdyby John McAfee postąpił honorowo i po przegranym zakładzie zjadł swoje przyrodzenie, to siedziałby teraz w więzieniu dla kobiet. Tutaj się zgadzam z tobą i chyba nie mam nic do dodania. Dobra, tym miłym akcentem zobaczmy, czy tutaj jest. To jest komentarz dnia, bo wczoraj na końcu jeszcze audycji, gdzie wymienialiśmy tam jakiś film, jeden, który był na temat, czy jesteśmy tutaj wszyscy, chyba to był krypto kamikadze, czy jesteśmy tutaj dla idei, czy dla zysku, i akurat An Oi, nie wiem czy dobrze tłumaczę, wytłumaczył Feniu. Ja jestem dla idei, bo nie umiem zarobić, tylko tracę. Także skradł moje serce. Co tu więcej mówić? A ja uważam nadal, że Bitcoin jest takim aktywem, który skradnie każdego serce, jeżeli nie jest tutaj dla, powiedzmy, tylko zarobku, ale dla idei. Tak myślę i tego raczej nie zmienię. Życzę wam wspaniałego weekendu, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.